Szaro, biało, szaro, biało, szaro, biało. Teraz w końcu jest kolorowo, słonecznie, zaczynają kwitnąć kwiatki, co, a my tu znowu szaro? No nie, 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 nie. Nie była to dobra wiadomość, że dwa obrazki trzeba znaleźć, ale spróbujcie Państwo się jeszcze troszeczkę sprężyć. Nie wiem, nie wiem, bo to wiesz, jak ludzie widzą, że są dwa obrazki do znalezienia, to część osób rezygnuje, bo nie lubi wyzwań, wiesz, bo jest za dużo roboty. Przydałoby się może zapisać te współrzędne, bo poprzednią zagadkę zwycięzca świetnie podał odpowiedź. Zapomniałam Państwu w ogóle powiedzieć, że tę odpowiedź właśnie w ten sposób trzeba skonstruować, czyli podać współrzędne tego obrazka, który się różni. W tym wypadku będą to dwie współrzędne, dwa razy współrzędne, przyjemniej. No nie jest. Nie jest to atrakcyjna zagadka. Ja proponuję... Oferujemy 1200 za jeden obrazek, 2000 zł za dwa wskazane, różniące się od reszty obrazki. Oj. Dawno też takiej nagrody nie było, powiem Państwu. Mhm. Tak ostatnie tygodnie to takich nagród nie proponowałam Państwu, także strasznie się cieszę, że w sumie dzisiaj to, bo no z jednej strony żałuję, że brzydka, szara zagadka i zniechęcająca, ale z drugiej strony cieszę się, że dzięki temu mogłam z taką grubszą kwotą. Maciek, wiesz co? Czekaj, bo muszę jakoś ludzi zmobilizować, nie? Dobra, proszę Państwa, bo myślę, co zrobić. Tak, sądzę, że tak. Może ktoś znalazł jeden, ale... Nie chce mu się szukać drugiego, nie widzi drugiego, nie dzwoni, bo chciałby wygrać 2000, a nie 1200, więc wiedz. Dzień dobry, mam dwa obrazki, to jest A6 i C8. Maciek mówi bardzo dobrze, 2000 zł dla pani, brawo! Brawo, proszę Państwa, zapraszam w poniedziałek 13:20 do 16:00. Pięknego weekendu Państwu życzę, do widzenia.